Więc spojrzymy sobie na mapę i zobaczymy sobie no tą część świata, to zobaczymy, że to jest dużo państw, które mają na końcu słowo stan. Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Afganistan, Pakistan, Tadżykistan, Kirgistan. W tym filmie postaram się te państwa wszystkie złączyć i może jeszcze coś podbić, jako Kazachstan, więc okej. Okay. Niestety chciałem otworzyć Związek Radziecki jako Kazachstan, ale tutaj nie mogę. Nie wiem, czy to można jakoś wgrać, by się dało. Jak coś, to piszcie komentarze pomagające mi z ogarnięciem, jak działa ta gra od bardziej, tak bardziej technicznej strony. A ja sobie tutaj poogarniam wszystkie rzeczy. Okej, okay, zainwestuję trochę w badania, bo trzeba się troszeczkę tu ogarnąć, jeśli chodzi o badania. Niestety spadła mi stabilność, to chyba przez jakiegoś wirusa, ale nie wiem. I to wszystko pójdzie w utrzymanie wojska, bo to musi być potężny Kazachstan. I trochę jest większy przychód. Poinwestuję trochę w inwestycje, by się ekonomia rozwinęła. No, Indie mają wojnę z Chinami. Ciekawe. I ten Nepal tutaj taki pośrodku. I Bhutan w sumie. Bangladesz w sumie też. Ciekawie wyglądają granice po tej stronie. Tu jest jeszcze jakieś państwo. No, Uzbekistan jeszcze jest. Dużo jest tych stanów takich. Ciekawe, dlaczego to się tak nazywa. Jakby ktoś wiedział, to niech napisze. Okej, okay, a ja jeszcze tutaj wyrekrutuję jakieś wojsko. No, Kirgistan. Dobra, nie mieli jakiegoś niesamowitego wojska. Nie wydaje mi się, by byłby z tym większy problem. No i ów takiego nie było. Dobra, może teraz Tadżykistan. I z Tadżykistanu pójdę na Uzbekistan. Dobra, ile to będzie? 17 tysięcy. No to myślę, że na spokojnie starczy. No i bez problemu. Niestety z tym Uzbekistanem będzie duży problem, bo jest duża granica z tym państwem. A to wszystko obstawić nie będzie aż tak łatwo, jak się mi się wydaje. Więc może bym rozciągnął trochę te wojsko. Tutaj zrobię takiego steka i tak gdzieś po 3000 na prowincję będzie im spoko. I wypowiedz wojna. Okej. Okay. Ha, tutaj wojsko przetransportowałem. Źle obstawiłem granicę, kurde. Ale raczej nic złego z tego nie wyjdzie. Oby. Tu nie zaatakuje, bo by się wojsko musiały bardziej rozejść. Więc na razie się zajmę tym oto tutaj frontem. Aha. Tu dużo wojska mieli. Mam nadzieję, że to nie będzie żaden problem. Tutaj już można powoli ruszyć i pięknie. Ciekawie, kiedy tu w ogóle się pojawi nad państwem to coś, że wielka potęga. Myślę, iż za niedługo się może pojawić. Nie wiem, czy wojska nie usunąć, ale jeszcze... Dobra, póki mam jeszcze to wojsko, to zaatakuje tutaj, to chyba Turkmenistan jest. A jak nie, to nie wiem. Tutaj też atak. Wydaje się, że im dalej w rozgrywka, tym większe armie mają państwa. Ale jeszcze jest dopiero 246 tura, więc wydaje mi się, iż z tym problemu póki co nie będzie. Okej, okay, no i jest. Coraz większy się robi ten Kazachstan. Nie wiem, czy Rosji nie polubić na sam koniec, ale raz, gdy nagrywałem film i podbiłem Rosję, to męczenie się z tym to nie była żadna zabawa, tylko katorga, nie? Przejść przez te wszystkie tereny, a później jeszcze mi się rozchodziły ich wojska. Nie, to nie dla mnie. I co teraz? Afganistan? Myślę, że Afganistan. Nie obstawiłem całego frontu, ale myślę, iż to wystarczy. Jak nie, to cóż. A tu chyba. Tu jest granica, czy nie? Nie wiem, przetransportuję te wojska dotąd. Okej, okay, i wypowiedz wojna. Nie wiem, czy 3000 wojska na stolicy to nie za mało. Jak coś to nie wiem. Tu mi się nie udało zaatakować, tu w stolicy też. Kurde, coraz gorszy jest ten Kazachstan. Zaraz trzeba będzie to ogarnąć. Porekrutować więcej wojska i ogarnąć stabilność w państwie. No nie no, może jakiś pokój by chcieli. Ja tam bym bardzo chciał. Okej, okay, zgodzili się. Dobra, to ogarnijmy sobie państwo teraz. Oho, Pakistan ma wojnę z Iranem. A chciałem Pakistan podbić. Będę mieć chyba mniej terenów, bo raczej wątpię, że Pakistan sobie poradzi. Chociaż nie no, pewnie ta wojna będzie trwała mega długo. Tu Chiny w ogóle wygrały z Indiami i sobie przejęły trochę ich terenów. Ciekawie. Dobra, i Afganistan, wypowiedz wojnę. Tu mieli dużo wojska w stolicy, więc już tam trzeba trochę dosłać wojska. No i pięknie, i jest cały Afganistan. Myk, i jest. I chyba nie wiem, czy od razu nie lecieć na Pakistan, póki ona jeszcze z tym Iranem wojna. Co jest? Nie wiem, może mam jakiegoś save'a czy coś. Jak nie, to jeszcze raz trzeba będzie zacząć nagrywanie. Tura 300 ileś. A, to jest jeszcze przed przejęciem Afganistanu. Spoko. Kurde, nie mam budżetu, jakiegokolwiek tego przychodu, więc trzeba to załatwić szybko. Ta strata się zmniejsza na szczęście, więc trzeba szybko tutaj zaatakować. Nie, czy oni mi się... Jezu, mnie denerwuje to w tej grze. Ale to rozegrałem. No i po problemie. Okej, okay, wypowiedz wojna. I pora ich szybko tutaj zaatakować. To ma być Blitzkrieg, to ma być szybciutko. Jakby to byłoby Hearts of Iron, to bym zrobił niesamowitą taktykę, żebym tutaj odciął państwo i bym zaatakował dalej. Ale niestety to nie jest Hearts of Iron, więc tak nie zrobię. A film z Hearts of Iron powinien się pojawić już niedługo.
Dobra, tu w ogóle żadnego oporu nie ma. Znaczy jest tam jakiś, ale taki, z którym sobie jeszcze radzę, nie? Tutaj trochę mało wojsk już wysłałem do wojny, ale udało mi się ich przejąć. Pięknie. I cel Pakistan jest mój, a nie Iranu. Super. Awansową stabilność. Trzeba to ogarnąć szybko. Czyli, o, jest już tutaj. Wielka potęga. Super. Kazachstan, wielka potęga. I nie wiem, czy coś jeszcze podbijać, czy nie. W sumie mógłbym na przykład Iran i dojść Kazachstanem do Europy. To jest w sumie spoko pomysł. Zrobię Kazachstanowi korytarz do Europy. Super pomysł. Ten film nie będzie taki krótki. Ale będę mieć niestety więcej do montażu. Mój plan to jest przejść przez Iran, później Turcja, no i później już jakaś, no, tu Rumunia czy Bułgaria. Ta i do Bałtyku. W sumie, jeśli będzie mi się chciało, to do Bałtyku nawet dojdziemy tym Kazachstanem. Może wziąć sobie sojusznika, bo zawsze będzie łatwiej. Chiny będą moim sojusznikiem w tej akcji. Albo Rosja, nie, Rosja mnie nie lubi. Rosja ma wojnę z Iranem. Co jest? Dobra, myślę, że tyle wojska wystarczy. Iran mnie bardzo lubi. A może by sobie z Iranem zrobić, ale bym miał wojnę z Rosją. To nie, nie chcę wojny z Rosją. Chociaż Chiny pewnie też się prędzej czy później w coś wpakują. Kurwa, ale jak to jest wojna? Jest też taki problem, że oni mogą tutaj, no, zrobić taką ścianę. Kurda, robi się nieprzyjemnie. Trzeba będzie to mądrze rozegrać. Ale moje wojska są już w gotowości i pora zaatakować od pleców tutaj Iran. Aha, desant robią. Wiedziałem, że będą robić desanty. W sumie też bym mógł jakiś zrobić, ale to nie ma sensu, gdyż już ich stolica atakuje. I tutaj bym się... W sumie to mógłbym wysłać na desant. A to w sumie mógłbym wysłać od tej strony, a tutaj dosłać trochę posiłków. Nie nudzą im się te desanty? Dobra, to wojsko też tu trzeba dosłać, bo jak te większe wojska będą na plecach, a tutaj te takie małe atakować, to się może źle zakończyć. Tu mam jeszcze jakieś 5000 wojska. Zaraz to doślemy. A nie, oni, te wojska idą, spoko. Oho, tą Rosję trzeba będzie stąd wywalić. Kurde, co oni tu robią? Dobra, może się jakoś z nimi się uda dogadać czy coś. Jezu, wszystko mi niszczą. Ruscy. Nawet desantu sobie tutaj nie zrobią. Każe tutaj przez Azerbejdżan. Dobra. I... Aha, oni się jeszcze tutaj dogadali. Ja pierdolę. Rosja. Dobra, przejdziemy sobie przez Irak. To będzie taki korytarz do Europy dla Kazachstanu i on będzie iść przez Irak. Dostęp do morza wezmę. Tak, aby to jakoś wyglądało. Stolicę bym ich chciał. Gdzie jest Teheran? Ja nie chcę tego całego brać, bo jeszcze później męczenie się z asymilowaniem tego. Coś takiego. Pięknie. Nie chcę wasalizować i później ten. Bo asymilacja tego wszystkiego to takie trochę niezbyt. Asymilacja tych terenów, co mam teraz, zajmie trochę mniej. Ty, jest prowincja jak Kazachstan? Co jest? Nawet nie wiedziałem. Dobra, Irak. Szybko trzeba, zanim cię Rosja podbije. Lepsza okupacja od Kazachstanu niż od Rosji. Mówię ci. Oho, coraz więcej wojska będą mieli teraz przeciwnicy. To źle. Więc nawet całego tego Iraku nie trzeba podbijać. Tylko byleby jakieś przejście było. I chyba jest. Dobra, jest cały Irak. Pięknie. A, bo chciałem mieć przecież sojusz z Chinami, żeby mi pomagali tutaj z tym. Dobra, co sobie poradzimy? Kazachstan jest niezależny. Dobra, i teraz Turcja, Bułgaria, Rumunia, Węgry... Węgry? Co oni tu robią? I Szwecja w Olsztynie. Dobra, tutaj szybko na granicę z Turcją trzeba się przenieść. No i zaraz będą podwoje. Chyba się tego nie spodziewali, bo tu wojska w ogóle nie mieli. To dobrze. Syn od Rosji, kurwa? Pojebało ich. A więc tak, Rosja. Niech Rosja wypowie wojnę Turcji, o. Jezu, jeszcze 9 tysięcy wojska tu idzie. To też tutaj wyśle 9 tysięcy wojska. Jezu, jeszcze Niemcy, co tu Niemcy robią? Dobra, niby będzie łatwiej, ale kurde. Każde państwo chce mi przeszkodzić w dojściu Kazachstanem do Europy i pod Bałtyk. Zaproponujemy im dostęp wojskowy, niech już się przez nasze tereny rozprawią. Ale Niemcy są potężne w ogóle tutaj. Kurde, wiem, że możecie wydzieli, ale wziąłem Unię z Niemcami. To już nie będzie Kazachstan, ale no. Tutaj tak przeprowadził, nie? Tutaj i byłby Kazachstan, Niemcy potężny. Albo po prostu sojusz z Niemcami. To też by było, w sumie byłoby coś. Dobra, ja już wojska nie mam, nie? Wszystko Niemcy muszą za mnie zrobić. I Rosja. Chyba, że odkupiłbym prowincję, ale za 3 miliony słyszałem, że już za tyle się średnio już państwa zgadzają. To jest coś. Co mi to też przyjmuje całą Turcję? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Poszło. Niech jest jeszcze Turcja, bo 90%. Ale nie wiem gdzie. Nie obchodzi mnie to. Chcę się dowiedzieć, gdzie jest jeszcze Turcja. Tu jest. Te tereny mnie tam nie obchodzą. Więc wezmę sobie rozmowy pokojowe.
i wezmę wszystko stąd. Niemcy się dogadały, to... Dobra, trzeba będzie chyba zaatakować te Niemcy. Przez Rosję mógłbym przejść, ale to jest zbyt duży front. Idę przez Niemcy, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Polska. Polska ma wojnę z Wielką Brytanią. No Polska, co wy robicie? Jopitole, ale to jest trudne. I jeszcze z Niemcami mają wojnę. Chyba, że będę już korzystać z niesamowitej taktyki, jaką jest wasalizowanie. Tak, to jest lepszy pomysł niż męczenie się z tym. Jestem już wystarczająco potęgą, aby móc wasalizować przeciwników i ich anektować. Dobra, więc tak, Niemcy, co z tego, że mnie lubicie, jak się zaraz nie będziemy lubić? Co z tego, że oni są też wielką potęgą i się uda ich zwasalizować? Chyba, że Rosję bym spróbował. Niemcy się nie zgodzili. Rosja jest trochę gorszym państwem. Minimalnie też się nie zgodzili. Więcej wojska dorobię, się zgodzą. Dobra, bo już mi tutaj balans leci w dół. To trochę poasymiluję, dam w zarządzanie i tyle musi starczyć na to, aby się Rosja przestraszyła. No mamy 200 tysięcy armii. O, w końcu się zgodzili. Jak ich się uda, to będę miał Europę i Bałtyk. Wasale nie chcę od nich brać żadnej kasy, żeby nie chcieli się wyzwolić. No, tak. Dobra, aneksja. Ja pierdolę, w końcu. Ale to jest potężny Kazachstan.